Panie prezesie, ja chciałem zapytać, w lipcu ulicami Warszawy przejdzie Europejska Parada Pederastów. Jaki jest pana stosunek do tej parady? Czy będzie pan jako kandydat na prezydenta jakoś próbował powstrzymać tą paradę, która ma się odbyć w lipcu w Warszawie? Po co ja tam miałbym być? No popiera pan, bo mówił pan, że zboczeńcy przyjeżdżają z zagranicy. Proszę pana. Jako autorytet prawicy, o czym mówił tutaj kolega z UPR-u, czy pan wesprze działania przeciwne tej paradzie? Powiedzmy sobie jasno, odróżnijmy dwie zupełnie inne zjawiska. Homosiów. Homoseksualizm to jest normalne zjawisko, istniało zawsze, istnieć będzie. I tak zwanych gejów. Słowo to kojarzy mi się wyłącznie z innym słowem na G. I homoś to jest homoś. Istnieją zwolennicy, załóżmy, miłości oralnej. Czy pan widział kiedyś na ulicach zwolenników miłości oralnej? Nie. Nie przyglądałem, bo seksualizm człowieka to jest jego sprawa prywatna. Natomiast geje to są ludzie, którzy chcą zniszczyć nasze społeczeństwo. Im wcale nie chodzi o prawa homosiów, bo przecież dzisiaj na przykład każdy dwóch homosiów jak chce, może zawrzeć spółkę pod nazwą spółka cywilna, Kowalski, małżeństwo Kowalskiego z Wiśniewskim, może. Przekazać im cały majątek i będą dziedziczyli bez żadnych trudności, bo majątek przechodzi na drugiego wspólnika. Tylko nie o to chodzi. Im chodzi o rozbicie normalnego małżeństwa, niszczenie społeczeństwa. To jest banda ludzi, tak samo, zresztą jak tylko zresztą czerwoni wygrają, to ich poślą tak samo jak bolszewicy posłali ich potem na Sybir. Ale oni są bardzo wygodni jako narzędzie do rozbijania społeczeństwa.